Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, jestem Marcin. Kolejne 12 zadanie z 6 arkusza z książki Teraz matura z poziomu rozszerzonego. Zadanie 12 jest następujące. Wykaż, że, czyli coś, czego teoretycznie już nie lubimy, iloczyn IN pierwszych wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego o wyrazach dodatnich wyraża się wzorem IN równa się A1 razy AN do potęgi N przez 2. Dobrze. Mamy sobie w takim razie, znaczy tak, z jednej strony nie lubimy wykaże, ale z drugiej strony wiemy, do czego mamy dążyć, tak? Więc to jest też taka druga rzecz. Wykaż, że IN to jest iloczyn pierwszych N wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego. Skoro to jest iloczyn pierwszych N wyrazów, czyli to jest tak, jakbyśmy tak naprawdę mieli skończony ciąg, nie? Od 1 do N. Więc, choć się wydaje, że to jest ciężkie do ogarnięcia, to jeżeli to jest iloczyn pierwszych wyrazów, to ja sobie mogę napisać, że moje IN równa się A1 razy A2 razy A3 razy AN. Tak? No bo jeżeli to będzie iloczyn 10 wyrazów, to będzie A1 razy A2 razy A3, 4, 5, 6 aż do A10. Tak? Jasne? Dobra. Wiemy, że skoro to jest ciąg geometryczny, to tak, A1 zostaje jako A1 razy. A2 mogę zapisać jako A1 razy Q. Tak? Do pierwszej oczywiście. Raz. A3 mogę zapisać jako A1 razy Q do kwadratu. Razy, kropka, kropka, kropka. A AN mogę zapisać jako A1 razy Q do potęgi N minus 1. Tak? Mam nadzieję, że jest jasne, że no to jest oczywiście ze wzoru. To jest jasne, no bo to się robi tak, że 1 plus 2 to jest 3, pasuje. 1 plus 1 to jest 2, pasuje, tak? I tak dalej. Dobra, co my tu możemy zrobić? No, wymnożyć to sobie. Mamy tak. A1 razy A1 razy A1 razy A1 razy A1 N razy. Czyli tak naprawdę z tego będzie A1 do potęgi N tej. Z tej prostej przyczyny, że to będzie A1 do potęgi N tej, że tych A1 jest N. To jest N wyrazów. A tu co będzie? Q do pierwszej. Q do drugiej. Przy mnożeniu potęgi się dodadzą. Później będzie A1 Q do trzeciej, czyli będzie plus 3 plus kropka, kropka, kropka N minus 1. Jasne? Zauważcie, że w liczniku stworzył nam się podstawowy, chyba najłatwiejszy, jaki istnieje, ciąg arytmetyczny. I tu są sumy, tak? Bo tu dodawanie, bo przy mnożeniu potęgi dodajemy. Czyli zrobimy sobie, policzymy tą sumę. To będzie wyraz pierwszy plus wyraz ostatni. Podzielić to trzeba przez 2 i pomnożyć przez ilość wyrazów, no 1, 2, 3, 4, aż do n-1, więc jest ich n-1. Lecimy dalej. Czyli nasze IN równa się A1 N i tu otrzymujemy Q do potęgi. 1 minus 1 to jest 0, więc zostaje N. N minus 1 i tu jest przez 2. OK? I teraz tutaj trzeba zrobić pewien myk. Dobra. Tu bo się nie zmieszczę. Tu trzeba zrobić pewien myk, a mianowicie otrzymamy z tego coś takiego. Ponieważ to jest ułamek, a tu mamy, zobaczcie, w liczniku N przez 2, tak? Bo to są fajne zadania, gdzie jest wykaż, że, udowodnij, że, pokaż, że. Że wiemy, do czego mam dążyć. Jeżeli ja mam dążyć do czegoś tam w nawiasie i wszystko ma być do potęgi n przez 2, to ja bardzo chętnie może zrobię tak. Jasne?
I teraz co ja z tego otrzymam? Ano otrzymam z tego tak, że zamiast a1 do potęgi n tej otrzymam a1 kwadrat. No bo zobaczcie, to razy to, dwójki się skrócą i będzie a1 do n tej. Natomiast z tego otrzymam, zostanie q. I teraz co? N przez 2 wyciągnę przed, czyli zostanie n minus 1. To zobaczcie, że już prawie to, co ja chcę otrzymać, ponieważ ja to mogę zrobić tak, że i n równa się. Zamiast a1 zapiszę, że to jest, może na niebiesko faktycznie, a1 razy a1, no bo to jest a1 kwadrat. Q do n tej przepiszę. Znaczy do n minus 1 dokładnie. I to wszystko jest do potęgi n po 2. Tak? Równa się i teraz tak. Pierwsze a1 przepisuję. To jest oczywiście ze wzoru na an. Czyli to jest an. To wszystko jest w nawiasie. I jest do n przez 2. Jasne? Czyli otrzymałem to, o co mnie prosili. I to kończy całe zadanie. No jeszcze tym razem, na koniec co jeszcze trzeba zrobić? Stwierdzić, napisać, że skoro wyrazy są dodatnie i skoro z powyższych obliczeń wynika, że to CND, tak? To co chcieliśmy było, to co chcieliśmy udowodnić, udowodniliśmy, no i tyle. Pamiętajcie zawsze na maturze, jeżeli możecie coś napisać słownie, żeby to tylko pod koniec już. Jeżeli możecie coś napisać słownie, a macie czas na to na maturze, żeby jeszcze poopisywać te wszystkie zadania, to zróbcie. Tak, możecie tam eseje pisać, jeżeli chcecie. Ale pod koniec matury, jak macie jeszcze czas na to, żeby gdzieś coś dopisywać. Bo na przykład w końcówkach zadań trzeba dopisać coś w stylu właśnie. Ponieważ wyrazy są dodatnie i z powyższych obliczeń wynika, że i n równa się faktycznie 1 razy a n przez n po 2. I już. Jasne? I tyle. Dobra. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jak się podoba, a ja zmykam do zadania kolejnego. Cześć.